właśnie wyszłam ze sklepu jezieckiego Cavallo. Miałam wpaść, tylko zobaczyć, co tutaj się znajduje, bo dawno tutaj mnie nie było, a ostatecznie wyszłam z torbą z zakupami, ale to Wam pokażę później już na stajni. Będziemy rozpakowywać, mierzyć, zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze miałam w planach kupić jedną rzecz, ale nad nią się jeszcze zastanawiam, ewentualnie zamówię online, bo muszę sobie dokładnie pomierzyć, ale jestem zadowolona, bo dawno nie zrobiłam zakupów w sklepie jeździeckim. Zwykle jest tak, że się mówi, że się wejdzie tylko zobaczyć, a ostatecznie się wychodzi i traci się pieniądze, ale co z tego, jak jest z tego szczęście. No i widzimy się na stajni. Mam dla Was małe ogłoszenie odnośnie daily, z tego względu, że z okazji, że jest to daily po roku otwarcia kanału oraz również świętujemy pierwsze 10 tysięcy subskrypcji na kanale, to nie chcieliśmy robić takiego jednego specjalnego filmu i połączyliśmy to wszystko w jedno. Wiele, wiele rzeczy będzie się działo w tym 30-dniowym daily i te takie najmocniejsze będą na koniec każdego tygodnia, czyli w każdą niedzielę będzie taki najmocniejszy film, będą dla Was niespodzianki, coś co przygotowywaliśmy też od dłuższego czasu, jakieś rzeczy nawet sprzed paru miesięcy, czy na które musieliśmy naprawdę spędzić parę tygodni, żeby to w ogóle mogło wlecieć, więc wyczekujcie, ponieważ każdy tydzień, czyli dokładnie 4 mocne filmy wlecą. Dajcie znać, jak Wam się będą podobać. Ja jestem troszkę zestresowana tym wszystkim, bo będzie, mam wrażenie, działo się bardzo dużo, ale może wyjdzie to również na plus, bo będzie tego naprawdę sporo. Ja jestem podekscytowana i już nie mogę się doczekać pierwszej Waszej reakcji na nasz film, który pojawi się już w tą niedzielę. Jesteśmy już w stajni, tutaj mam moje zakupki. Ja Wam już pokażę, co tutaj kupiłam. Jeszcze pokażę Wam inne zakupy, które zrobiłam tak dodatkowo, bo znalazłam jedną, czy nie ja, Michał znalazł jedną bardzo fajną rzecz, bez której nie mogłam wyjść ze sklepu. Jest jeździecka, ale nie do końca, ale za chwilę. Więc zaczniemy po kolei, może od tego, nie wiem czy to widać, ale jest tutaj na pewno czarny zestaw i do tego czarnego zestawu kupiłam uwiąz. Do tego, co się wszystko znajduje, oczywiście bezpieczny, taki fajny, z czarnym karabinczykiem, takiego jeszcze nie miałam. Wszystkie są jakieś metalowe, albo rose gold, albo złote, a tutaj mam taki całkowicie czarny uwiąz, więc będzie pasował do reszty. Oczywiście wybrałam bezpieczny, była też wersja zwykła, ale ja bardziej preferuję bezpieczne, bo już miałam różne przypadki z końmi i zostaję przy tych bezpiecznych. Kolejną rzeczą, której siwy nie ma, jest akurat kantar. I w końcu postanowiłam kupić mu kantar, z tego względu, że on chodzi w tym takim zwykłym kantarze, który dostaliśmy w kalendarzu adwentowym z Horze. On jest taki zwykły, niebieski, ale on jest do ciurania, chodzi z nim na padok, na łąkę, i on się w nim tarze, jest już cały brudny. I ostatnio właśnie na zawodach nawet nie mieliśmy swojego kantara i musiałam go pożyczyć od koleżanki, więc już stwierdziłam, że czas zaopatrzyć się we własny, ładny kantar na wyjazdy. Planowo chciałam mieć kantar skórzany, ale jak przyszedł, to wyglądał na siwym akurat bardzo źle. Trafiłam na jakiś taki mega brzydki kantar, więc wsunęłam mu taką nówkę, sztukę czarną. Myślę, że ładny, taki klasyczny, czarny. Michałowi się mega tutaj podobały te parciane takie. Mi się wydaje, że to jest taki dość męski kantar. Więc myślę, że będzie pasował jak najbardziej do siwego, chociaż no bo to wiadomo, facet nie wiem, wykastrowany. Kolejną rzeczą, która będzie mi przydatna do popręgu, są przedłużki, z tego względu, że ostatnio kupiłam siwemu podkładkę pod siodło i przez to, że jest ta podkładka, pomimo tego, że nie jest gruba, mam problem z podpięciem, jest popręg na styk, a nie chcę go tam, wiecie, ciągać za tym brzuchem, on się na mnie patrzy, co ja tutaj robię, więc kupiłam przedłużki, żeby nie kupować nowego popręgu, bo nie będę fundować mu nowego popręgu z fartuchem, nie po to, więc sprawdzimy, jak to będzie działało z przedłużkami, czy będzie ok, czy nie. I ogólnie historia z tymi przedłużkami jest taka, że ja je zamówiłam wcześniej przez internet, ale przyszły mi, nie wiem czy to będzie widać, bo tutaj są takie, widzicie, okrągłe rolki i przyszła mi jedna okrągła, a druga tak zespawana, że była kwadratowa na końcu. No i ja jedno zgłosiłam do reklamacji, już to odesłałam i wczoraj byłam w sklepie, to były 4 pary takich właśnie przedłużek. I znalazłam tylko jedną dobrze wykonaną, więc to jest jakiś błąd fabryczny, coś tam mają w produkcji nie tak ustawione, bo praktycznie wszystkie, więc jak będziecie je kupować, to zwracajcie uwagę. Z tego względu, że no, ta rolka wtedy nie chciała się tak fajnie kręcić, jak była kwadratowa i może to utrudniać mimo wszystko podpinanie popręgu. Ja już się nauczyłam na błędach i na żywo mogłam wszystkie przetestować i znalazłam jedno dobre na 4, więc troszkę kiepsko z tą produkcją. Ja to już zgłosiłam reklamację, więc może tam też dalej zgłoszą i coś z tym poprawią. Tylko że trochę już wypuścili z błędem, nie? Troszkę lipa. No i gwóźdź programu, oczywiście czapek,
jak to wyjść ze sklepu jeździeckiego bez kaproka. Ja w ogóle planowo miałam nic nie kupować, okej? Okay? Tak jest zawsze. I kupiłam taki czapraczek czarny, błyszczący. Teraz wam pokażemy, jak on się błyszczy, bo na razie nie jesteśmy w słońcu, ale myślę, że i tak ten błysk jest widoczny. I z początku chcieliśmy stworzyć dla siwego fioletowy zestaw, czyli z tej nowej kolekcji jest ten taki kolor fioletowy. Mi się on tak średnio podoba akurat, ale uważałam, że na siwego będzie super pasował. I Michałowi ten fioletowy również się podobał, ale mi akurat, tam był chyba problem z rozmiarem, tam nie było X-fulla. Był X-full z innego fioletowego, z innego rodzaju, ale natomiast czapraki fioletowe już były we wzory, które mi się nie podobały, bo gdyby był fioletowy ten taki, nie wiem, to jest chyba glitter, jeśli dobrze kojarzę. Jeśli byłby fioletowy glitter, to bym go kupiła, ale nie było, były to takie inne zwykłe, a one mi się totalnie nie podobały. To nie jest mój klimat i stwierdziłam, że robimy mu czarny zestaw. Mam brązowy sprzęt, ale myślę, że to jakoś będzie ze sobą pasować. Zresztą przymierzymy i sprawdzicie w ogóle, o, jak to się błyszczy. Matko, po raz pierwszy to sprawdzam w słońcu. Zaraz sprawdzimy na siwym, ale widziałam, że jest bardzo brudny, więc zanim mu to przymierzę, musimy go wyczyścić. Zapomniałam wam pokazać jeszcze rzeczy inne, które sobie kupiłam, może już nie jest dzieckie, ale jedna rzecz jest, powiedzmy. Tutaj jest rzecz, którą właśnie znalazł Michał w TK Maxie. Takiego buta kowbojskiego. Przecież on jest prześliczny. I chyba docelowo on był na ołówki, kredki, jako takie, wiecie, pojemniczek na biurko, na jakieś takie przybory szkolne, ale ja tu chciałam chyba coś zasadzić, nie wiem, że coś urośnie, bo to jest mało miejsca, ale to by było takie ładne, jako taki mały wazonik, albo jakieś małe kwiatki polne, nie wiem, coś się wymyśli. Wody musi być. Co? Musiałoby odpływać woda, nie ma dziurek. Da radę. Coś tu urośnie, jak nie to przekopię. Myślimy. I z kolejnych rzeczy. Nie zaszalałam na tych zakupach, bo ogólnie nic totalnie nie było, więc nie jestem zadowolona jakoś mega z zakupów, ale po prostu kupiłam sobie taki topik, żeby na odcinkach mieć inny. Wcale nie mam takich wszystkich pomarańczowych w ogóle, ja lubię takie, więc żeby mieć do stajni, wiecie, najtańsze jakieś topiki, jak jest gorąco, chociaż wakacje się już kończą, żebyście w czymś nowym nie widzieli. I taka koszuleczka, co tu było napisane, bo nie pamiętam. Bling. Bling. No, będę błyszczeć na odcinkach, proszę bardzo. Żeby jakaś koszuleczka była. Będzie koszuleczka pod czaprak na dzień na czarno. Tak, bo planujemy dla was nagrać odcinek dzień na czarno, skoro już zrobiliśmy taki zestaw. Ale jeszcze czekam na jedną rzecz, którą zamówiłam i również będzie czarna, więc jeszcze się z tym wstrzymamy. Trochę zaszalałam z tymi zakupami, ale już więcej nie będę kupować. I tutaj mamy jedną kolorową rzecz, którą się wam pochwalę, to jest taka kiecka. Może kiedyś zrobić ze mną jakąś sesję z końmi, nie wiem, czy to się nada do koni. Ale była na promocji za 35 zł, więc mi się spodobała takim wycięciem tutaj. Czy kiedykolwiek ją założę, by się przydała taka na wakacje, ale na wakacje nawet nigdzie nie lecę w tym roku, więc może ona mnie do tego skusi, żeby jednak gdzieś polecić. Zobaczymy. Więc odkładamy te rzeczy i to jest cudowne. Zakochałam się w tym. Ogólnie to troszkę drogie było, bo to kosztowało 45 zł. I zastanawiałam się, czy to kupić, ale jednocześnie moje serce skradło i musiałam wydać te pieniądze. No trudno. Tak się zdarza. Ciuchów nie było, to chociaż sobie kupiłam wazonik. Chciałam zwrócić uwagę, że siwulec, tutaj przygotował się do dzisiejszego odcinka, ubrudził się cały na czarno. Jak nigdy się nie brudzi tak, to wygląda tak. Czyli tragicznie, jednym słowem. I ja teraz to muszę wyczyścić, zanim będziemy przymierzać te rzeczy, no bo przecież nie będę nowych rzeczy kłaść na tak brudnego konia, więc zabieram się za czyszczenie i on będzie zaraz czysty, a ja będę cała brudna. I jeszcze chciałam wspomnieć, że do każdego filmu, który będzie się pojawiał w niedzielę, będą również takie małe niuanse podczas daily, dzięki którym możecie zgadnąć, co to będzie za film i co tam dla was przygotowaliśmy, bo powoli będziemy zdradzać już te nasze małe sekrety. A pierwszy, który już mogliście zobaczyć na jednym z moich social mediów, już troszeczkę tam wam zaspoilerowałyśmy, co będzie, więc w tą niedzielę już to zobaczycie. Innych jeszcze się na pewno nie spodziewacie, ale powolutku będziemy was do tego przybliżać, żebyście może nie mieli aż takiego wielkiego szoku, ale zobaczymy, jaki będzie odbiór. Zmienimy sobie najpierw kantorek siwy, bo przymierzymy, ale ja go zwiększam na największy, bo siwy ma duży łeb. I w końcu nie wiem, jaki my wybraliśmy. Rozmiar no X-full. X-full wybraliśmy. To może okay. Nie trzeba będzie na maksa. Tak, myślisz? Ma dużą głowę. No ale X-full bez przesady. I tutaj mamy uwiązik. Chyba nie jest największa możliwa głowa. Proszę bardzo. Ale z eskutera mają chyba małe rozmiarówki. Więc bierzemy na razie tak. Podmienimy ten niebieski, no taki
szybki, bo to taki padokowy kantarek. Nie mogę rozpiąć, chwila. Siup. Ten zrobi papa. I tak jest padokowy, więc jest wytarzany i brudny. A, czekaj, nie rozpięłam. Więc to jest z prawej strony konia i cię ubieram. Jak wieśniak taki. Ta smyczka jest dziwna, więc ja na razie odepnę. Bo ona jest mi niepotrzebna, ale jak to się rozpina? Chwila, nie mogę jej rozpiąć. O, rozpięłam na razie, damy sobie tu breloczko. I zapniemy z tej strony. Chodź tu, pokaż się. Cześć. No, rzeczywiście za dużo mu zrobiłam. Już przeliczyłam tą głowę, jest taka wielka. Ten nachrapnik też taki szeroki, straszny. Ale go można skrócić jeszcze o dziurkę. 2 hours later. Poparł nas tu, poprawkę się udało. Zaraz ciebie zapniemy, koleżko, proszę bardzo. On jest jeszcze trochę taki sztywny tutaj. Tutaj tak odstaje, a tutaj dolega. Musi się jeszcze rozpracować i mamy pieska na smyczy. Chodź. Strasznie cienki ten uwiąz jest, taki dziwnie się go trzyma. Jak się ulec, ci się podoba? Chyba nie widzisz już nic. Jest i tak ten zniewolony przez kantar, więc ja mu wszystko jedno. To przymierzamy czapraczek, co? Zobaczymy, jak on będzie wyglądał w czarnym czapraku. I jeszcze na ten czarny czaprak założę siodło, żeby zobaczyć, jak on wygląda z podkładką i brązowym siodłem. Czy to się czasem nie gryzie ze sobą, więc sprawdzimy. Sonia postanowiła przetestować czaprak zębami. Zdjęła nam go z płotu i go wyrzuciła na ziemię, więc może być troszkę brudny. Ale no trudno, i tak się ubrudzi prędzej czy później. Więc zakładamy. O, jeszcze tu metkę w ogóle została. No dobra, na razie niech będzie. Zakładamy czapraczek dla ciebie, proszę pana. Czarny. Jak ty wyglądasz? Tak smutno wygląda. Ale taki kontrast jest na nim, bo on jest jasny. Idę po siodło i podkładkę i zobaczymy. Tutaj mam jeszcze nową podkładkę, taką właśnie brązową pod brązowe siodło. Z tego względu, że na wakacje nie miałam czasu, żeby wysłać siodło do Sodelfitera, bo już mi się troszeczkę tutaj ubiły panele. I żeby troszkę podratować te braki, to zakupiłam taką podkładkę. Fajna, taka mięsista. Bo zanim wyślecie siodło do Sodelfitera, to na odesłanie go czekam przez miesiąc, a nie mogłam sobie pozwolić teraz, żeby przez miesiąc być bez siodła. Więc po prostu te braki uzupełniłam, tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo aż to tak nie widać, jak się da jeszcze siodło. Up. Ogólnie jak poprawię siodło, to raczej będę jeździła bez podkładki, ale to będę wysyłać już po wakacjach raczej. No na zimę pewnie. Na zimę wyślę to siodło, bo teraz no naprawdę nie mam czasu na takie poprawki. Też siodło nie jest mega źle dopasowane, więc nie wymaga, żeby już wysyłać. Jak to wygląda? Moje siodło jest w kolorze czekoladowym. Jest taki ciemniejszy brąz, więc to nie jest taki koniakowy. Gdyby to był taki koniak, karmel, to raczej bym się nie zdecydowała na czarny sprzęt podkład. Ale myślę, że nie wygląda tak źle, ponieważ tu jest też takie ciemne siodełko, podkładka jest troszkę jaśniejsza, więc tutaj się fajnie kontrastuje. Przechodzimy sobie do czarnego, nawet z siemiona mamy szare, które pasują pod kolor siwego. I oczywiście tu jeszcze będzie przechodził czekoladowy popręg, więc to wszystko się będzie ładnie razem łączyć. No i u głowy też jest brązowe. Co prawda jeszcze idą do mnie właśnie ochraniacze i naprzód ma brązowe, a na tył będzie miał czarne. Z tego względu, że nie było tylnych ochraniaczy brązowych, takich jakich potrzebuję, bo ja potrzebuję, żeby siwemu tutaj całą pęcinę zasłonić. Nie tylko, żeby wiecie, była tu mała skrupka, tylko ja potrzebuję tak, żeby zasłonić mu tą pęcinę, bo on jak ląduje, to dość mocno na nią wsiada. I znalazłam takie jedne ochraniacze, już trzeci raz szukam tych ochraniaczy i odsyłam i wysyłam, bo nie pasują. Więc liczę, że te będą pasować. No i nie było brązowych, ale to nie chodzi o wygląd, to chodzi o jego zdrowie, więc dlatego będą czarne, więc akurat może będzie taki brązowo-czarny koń. Wprowadzę nową modę może. Ale myślę, że ładnie to wygląda. Nie będzie tylko czarny albo tylko brązowy sprzęt. Znaczy, tylko tak, brązowo-czarny. Pomieszane. Więc zobaczymy sobie, tak? Dajcie znać, jak wam się podoba. Ja go zaraz będę siodłać i jazdę zobaczycie w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy dokładnie w następnym, czy parę odcinków później, bo zobaczymy, jak wyrobimy z montażem, jak wyrobimy z jazdą i tak dalej, ale na pewno
odcinek w tym sprzęcie będziecie mieli na kanale, a jeszcze będziemy planować dzień na czarno, tylko jeszcze muszę przemyśleć, co tam dokładnie mam wam pokazać, czy uda mi się znaleźć może jakieś jedzenie czarne, coś do picia, nie mam pojęcia, jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, może mi pomożecie, albo jakieś wyzwania, tylko może nie będziemy już skakać przez jakieś worki na śmieci, jak wtedy, bo znowu spadnę, albo może znowu spróbujemy i znowu powtórzymy sytuację, chociaż wolałabym nie. No dobra, dawajcie znać, a my już się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku, ponieważ trwa daily, czyli widzimy się jutro o godzinie 17:00. Pa, pa!